Siemo. Misja Szepczące Wzgórze jest zdecydowanie bardziej rozbudowana niż wam się prawdopodobnie wydawało. Do tego stopnia, że posiada ona ukryte zakończenie. A właściwie to nawet nie jedno. Misję można przejść na naprawdę wiele sposobów i w zależności, który ze sposobów wybierzemy, zmienia się naprawdę wiele. Więc zapraszam was dzisiaj na naprawdę fajny odcinek z Wiedźmina 3, w którym pokażę wam ukryte zakończenie i nie tylko. Misji Szepczące Wzgórze. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję na tym kanale, znajdziecie tu naprawdę masę wiedźmińskich ciekawostek. Wpadnijcie też na Twitcha, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i Discorda. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Jest to też, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, drugi odcinek naszej małej dwuodcinkowej serii na temat ducha zaklętego w drzewo i zadania z nim związanego. Dobrze jest też zrozumieć, kim tak naprawdę jest duch zaklęty w drzewo przed zobaczeniem tego odcinka, żeby też zrozumieć, które z zakończeń jest tak naprawdę najlepsze. Więc koniecznie sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu. Zacznijmy sobie od standardowego przejścia misji Szepczące Wzgórze. Przy samym końcu poszukiwań żony krwawego barona trafiamy do sierocińca na bagnach. Od początku zarówno opiekunka tych dzieci, jak i całe to miejsce wydaje nam się dziwne. W końcu jest to sierociniec pośrodku bagien. Dziwne. Ostatecznie udaje nam się namówić babcię, konkretnie robi to Janek, na to, abyśmy porozmawiali z paniami. Musimy z nimi porozmawiać, gdyż mogą posiadać informacje o Ciri. I faktycznie taką informację posiadają. Panie lasu zgadzają się nam tą informację przekazać, ale oczywiście nie za darmo. Mamy pozbyć się problemu wsi Sztygary. Kiedy przybywamy na miejsce, rozmawiamy z sołtysem wsi, a on przekazuje nam informację, że problemem jest wzgórze, które nazywają Szepczącym. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na Szepczącym Wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Swoją drogą, nie wiem czy wiedzieliście, ale po tej całej rozmowie możemy sobie jeszcze porozmawiać z sołtysem. Wystarczy, że do niego podejdziemy. Jedni nazywają je wiedźmami. Ty mówisz, że to panie lasu. Ci, którzy zowią je wiedźmami, to bezduszni głupcy. Panie lasu od wieków sprawują pieczę nad tą krainą. W jaki sposób? Odpędzają złe moce. Powiadają, że 100 wiosen temu uchroniły Welen przed plagą wilkołaków, które pustoszyły nasze stada. Ogólnie z nim jest całkiem sporo dialogów, które przynajmniej ja 7 lat pomijałem, bo nie wiedziałem o ich istnieniu. Po tej całej rozmowie z sołtysem przyszedł czas na to, by w końcu wybrać się na to Szepczące Wzgórze. Pokonujemy pobliskie potwory i udajemy się, by porozmawiać z sercem. Stoimy wtedy przed wyborem zabicia ducha lub nie, ale zanim to zrobimy, to tutaj w sumie mam małą ciekawostkę, też związaną właśnie z dialogami. Koło Szepczącego Wzgórza całkiem sporo możemy znaleźć trupów. Dziecko. Jeżeli je zbadamy przed tym, jak udamy się porozmawiać z duchem, będziemy mieli dodatkowe opcje dialogowe. Będziemy mogli go zapytać, co tam robi trup dziecka i kobiety. Widziałem też trupy kobiet, a nawet dzieci. One też chciały cię zniszczyć? Dla sił natury, dla lasu i ziemi, każda śmierć jest zawsze jednakowa. Ja zawodzę, krzyczę, nigdy nie słuchają. Będziemy mogli to właściwie zrobić dwa razy, bo to samo pytanie możemy zadać jeszcze chwilę później. Widziałem w lesie szczątki kobiet i dzieci. Zabijałaś tych, którzy w żaden sposób nie mogli ci zagrozić. To las ich zabijał. Dla ślepej natury śmierć jest tylko śmiercią. Z tą różnicą, że otrzymamy delikatnie inną odpowiedź. Albo Geralt inaczej spyta, nie pamiętam. I tutaj tak naprawdę zaczynamy dzisiejszy odcinek. Bo na tym etapie misji stoimy przed wyborem zabicia lub uwolnienia ducha. Misja posiada ogólnie 3 zakończenia główne, jednak jest kilka takich pomniejszych zakończeń. Żeby się nie zgubić, bo jest to całkiem skomplikowane, postanowiłem przygotować grafikę. Pierwsze zakończenie tej misji, jakie posiadamy, przebiega następująco. Dostajemy zlecenie od wiedźm, a kiedy stajemy przed wyborem zabicia ducha,
Po prostu go zabijamy. Stoczymy wtedy walkę z nasłanymi przez ducha ochroniarzami i będziemy musieli udać się do sołtysa wsi Sztygary, który aktualnie nie wiem co robi na tym wzgórzu. Przed chwilą mówił, że jest tu biało od kości i ogólnie, że jest tu giga niebezpiecznie, a teraz czy on tam właśnie stoi przy wilkołaku? Dobra. Co? Prosimy o zapłatę, a on ucina sobie ucho. Kiedy wrócimy do sierocińca, panie lasu pokażą się nam w prawdziwej formie, czyli w formie wiedźm. Oddamy im wtedy ucho i zrozumiemy, że ta babcia, co im służy, to tak naprawdę żona barona, o czym poinformujemy go potem. Na tym etapie też po raz pierwszy poznajemy realnie konsekwencje naszego wyboru, które podjęliśmy, bo panie lasu w pewnym momencie mówią coś takiego. Wybaczamy ci ze względu na zasługi. Dzieci są tłuściutkie jak prosiątka i słodkie jak karmel. W pierwszym zakończeniu dzieci niestety umierają. Po rozmowie z wiedźmami za zadanie mamy udać się do barona w celu przekazania mu informacji, gdzie znajduje się jego żona. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Zaraza. I przekazujemy mu wszystko, co wiemy o jego żonie. A powiesz mi chociaż, skąd Aneczka wzięła się na tych bagnach? Zawarła pakt z wiedźmami. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Aktywuje nam się wtedy misja poboczna o nazwie Powrót na Krzywuchowe Moczary, gdzie tak naprawdę poznajemy konsekwencje naszych wyborów. Już kiedy przyjedziemy do wsi Sztygary, będziemy mogli usłyszeć pewien interesujący dialog. Owcy czarownic? I mówisz, że dwóch powiesili? Tak, panie. Za czary i paktowanie z wiedźmami. Ale myśmy nigdy nic... Tak, wy nigdy nic! Już ja was znam. Dawno tu byli? Niedawno. Dialog różni się od tego w zależności, co wybraliśmy. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić? Ja nie wiem, panie. Kiedy już wypytamy o wszystko sołtysa wsi Sztygary, za zadanie mamy udać się z powrotem do sierocińca. Okazuje się, że na ten sam pomysł, czyli odbić Annę, wpadła córka barona, Tamara. Chociaż mnie to bardziej zastanawia, skąd ona o tym wiedziała, że matka się właśnie tutaj znajduje. Jesteśmy wiedźminami i mimo ogromnej przewagi tropienia, umiejętności poruszania się po terenach pełnych potworów, chwilę po nas Annę odnajdują łowcy czarownic. Dziwne w sumie trochę. Nawet przybywają na miejsce przed nami. No ale nic. Ramię w ramię walczymy z ludźmi barona i z łowcami czarownic. A na końcu znajdujemy Annę. Nie jest już ona jednak tym samym człowiekiem. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na nie piętno. Babeczki! Na obiad będą babeczki! Chociaż nie do końca sobą, Anna Stenger oficjalnie przeżywa, a jej dalsze losy i losy barona, który ją zabiera, są nam nieznane. Pieczę nad kasztelem od teraz przejmuje człowiek, którego zwał sierżantem, ale pewnie tylko do momentu, kiedy nie wróci baron, o ile kiedykolwiek powróci. Drugie zakończenie, jakie możemy znaleźć w tej misji, to oczywiście zakończenie, w którym uwalniamy ducha, zaklętego w drzewo. Osobiście nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Każdy, kto widział odcinek o tym duchu, zapewne wie dlaczego. Ale możemy to zrobić, potrzebujemy przygotować tylko pióra, konia i szczątki ducha. Kiedy przyniesiemy to wszystko, staniemy jeszcze przed wyborem oszukania drzewa. Możemy to zrobić na tym etapie i powiedzmy, jest to takie mini drugie zakończenie. Reszta potoczy się dokładnie tak samo jak w pierwszym zakończeniu. Jeżeli jednak zdecydujemy się odprawić rytuał, koń zamieni się w czarną marę. Jeżeli ktoś jest ciekawy, dokąd biegnie, po uwolnieniu to do obozu bandytów, gdzie przeszkodzi komuś w oddawaniu potrzeby i właściwie zniknie. Co jest kurwa? Przed tym jak uwolnimy ducha, mówi też on o tym, że dzieci są zagrożone i że tylko on może je uwolnić. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co je czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sam im pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Ty
Tylko ja to mogę. Gdyż zabrane zostały do miejsca zwanego Ard Terbin, miejsca sabatu. Faktycznie, kiedy nie uwolnimy ducha, dzieci skończą jako zupa. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra, chcesz jeść? Nie lubię cebuli. A jeżeli go uwolnimy, wiedźmy mówią o takie słowa. Znów okazałaś nieposłuszeństwo. Wybaczyłybyśmy, ale nie upilnowałaś dzieci. Nigdy nie chciały stąd uciekać. Lubiły tu być. Bawiły się. Poniesiesz surową karę. A teraz milcz. Chcemy porozmawiać z Białowłosym. Potem tak samo udajemy się do barona, a z nim wyruszamy z powrotem do wsi Sztygary. Kiedy uwolniliśmy ducha, łowcy czarownic nie przybędą powiesić nikogo we wsi, bo nie będzie już kogo wieszać. Co tu się stało? Wróżda jakaś? Panie, myśmy nie... No, mówże! Czarna mara przeszła. A dialog z samym sołtysem nam się zmieni. Jaka znowu mara? Co ty pleciesz? To wy jeszcze żyjecie, panie? Nic wam nie jest, aby na pewno? Gdzie ludzie? Co tu się stało? Nie ma ludzi. Powyżynali się. Sami. Brat brata, syn ojca mordował. Co ty mówisz, człowieku? Pojawił się czarny rumak, stanął dęba, o tam, nieopodal tej chaty i wszyscy dosłownie poszaleli. Matka, co małe dziecko niosła, roztrzaskała je o ścianę. Zgroza. Język nie chce mówić, co oczy widziały. I niech rozum o tym zapomni. Kiedy przybędziemy na miejsce, po pokonaniu potworów, tak samo jak w poprzednim zakończeniu, znajdziemy Annę. Problem jest, że nie będzie już to człowiek. Odkryjemy, że panie lasu zaczarowały ją w potwora, a my będziemy stali przed szansą odczarowania jej. Będziemy stali przed wyborem czterech laleczek i jeżeli wybierzemy źle, Anna spłonie na naszych oczach. To Anna! Coś ty narobił! Właściwie to na oczach Tamary i barona, bo my tam w tej piwnicy siedzimy. A baron po tym wszystkim powie nam, byśmy udali się do Wrońców po nagrodę. Przyjdź do Wrońców po swoją zapłatę. Jeżeli tam przybędziemy, zobaczymy, że baron się powiesił, a nasza misja się zakończy. Władzę przejmie sierżant. Jeżeli uda nam się odczarować Annę, odczarowana powie nam, że tak czy siak umrze. Kochanie, ja umieram. Panie lasu rzuciły na nią klątwę, w której na zawsze miała być potworem. Kiedy odczarowaliśmy ją, złamaliśmy jakieś słowa tej klątwy, więc okazało się, że Anna tak czy siak wkrótce umrze. W tym zakończeniu Anna jednak umiera w spokoju i nie płonie żywcem. Baron jako tako dogaduje się z Tamarą, ale niestety tak czy siak, kiedy przyjdziemy do Wrońców, zobaczymy, że odebrał on sobie życie. Czyli tak naprawdę, jeżeli zdecydujemy się uwolnić Marę, nie ma dobrego zakończenia wątku z baronem. Jedyna dobra rzecz to to, że dzieci z krzywuchowych moczarów prawdopodobnie przeżyły. Nie znamy ich losów, ale panie lasu, jak i czarna mara, podobno nigdy nie łamią raz danego słowa. Wszystkie te dwa zakończenia, łącznie z tymi mniejszymi podzakończeniami, ostatecznie zawsze kończą się w ten czy inny sposób źle. Jednak jest jeszcze pewne sekretne zakończenie. Problem wsi Sztygary ciągnie się tak naprawdę, jak sam sołtys powiedział, od dziesiątek lat. Co prawda dopiero ostatnio narósł, ale duch w tamtym drzewie jest zaklęty od wielu, wielu lat. Co więc nam stoi na przeszkodzie, by przyjść na Szepczące Wzgórze, przed tym jeszcze, jak porozmawiamy z paniami lasu i dostaniemy zadanie uporania się z problemem? Odpowiedź na to pytanie to nic. Jak najbardziej możemy przyjść do tego miejsca jeszcze przed tym, jak spotkamy panie. Cała misja będzie przebiegać bardzo podobnie, jednak nie będziemy mieli większości dialogów i opcji dialogowych, jakie mamy w przypadku, kiedy zadanie otrzymaliśmy od pań lasu. Również na pewnym etapie staniemy przed wyborem uwolnić ducha lub nie. Kiedy go zabijemy, nic ciekawego się nie wydarzy, a cała ta misja potoczy się tak samo. Tylko kiedy będziemy już u sołtysa i będziemy od niego otrzymywać zadanie, zamiast wyruszyć na to Szepczące Wzgórze, Geralt powie, że zajął się już problemem.
Sołtys odetnie sobie wtedy ucho, dzieci zginą, a w wiosce zostaną powieszone dwie osoby przez łowców czarownic. Anna przeżyje i wraz z baronem odejdą szukać Znachora. Ale jeżeli postanowimy uwolnić ducha, zadzieje się naprawdę ciekawa rzecz. Kiedy pójdziemy do sierocińca, otrzymamy zadanie na pozbycie się problemu szepczącego wzgórza. Udamy się do wsi Sztygary poinformować Sołtysa o tym, że właściwie już po problemie. Kiedy wrócimy do pań lasu, będziemy mogli usłyszeć, że dzieci zostały porwane, a za tym porwaniem stoi właśnie duch z szepczącego wzgórza, który prawdopodobnie uratował tym dzieciom życie. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Wyzwoliłem ducha, który mieszkał w drzewie. Słyszałeś cię? Zdrada! To ona zabrała dzieci! To ona! Zapewne też nie z czystej dobroci, a pewnie po to, by uprzykrzyć życie wiedźmom, które jak wiemy są córkami Czarnej Mary. On tak jak to zawsze robi, powie, że idzie odbić Annę z rąk wiedźm. Aktywuje nam się wtedy misja Powrót na Krzywuchowe Moczary i kiedy przybędziemy na miejsce, będziemy mogli zobaczyć, że wioska została zmasakrowana. Co ciekawe w ogóle, jeżeli po jakimś czasie wrócimy do tej wioski, Sołtysa tam już nie będzie, ale za to będzie mnóstwo upiorów. Normalnie w scenariuszu, kiedy uwalniamy Marę, dzieci przeżywają, ale Anna niestety niezależnie od wyboru lalki, nie. Kiedy jednak uwolniliśmy Marę, przed dostaniem questa, kiedy przybędziemy na miejsce odbić Annę, czeka nas niespodzianka. Okaże się wtedy, że na miejscu nie odnajdziemy Anny, która jest zamieniona w babę wodną, a całkiem zdrową. Oczywiście ciałem. Tak jak w przypadku, kiedy zabijemy ducha. Ostatecznie baron wtedy odchodzi z Anną, a dzieci przeżywają. No tylko wioska zostaje zmasakrowana. I duch zostaje uwolniony, no co jest fatalną informacją, co wiemy z poprzedniego odcinka. Niemniej jednak istnieje takie zakończenie tej misji o nazwie Szepczące Wzgórze i misji Powrót na Moczary, w której duch jest uwolniony i dzieci przeżywają. Kiedy czytałem o tym zakończeniu w internecie, wiele też osób pisało, że jest to najlepsze zakończenie. Osobiście chyba jednak uważam, że najlepsze zakończenie to te, w którym to dzieci zostały zabite, ale i duch również. Bogu winna wioska Sztygary przeżywa, a i tak na końcu gry, i tutaj spoiler za 3, 2, 1, przecież zabijamy prawie wszystkie wiedźmy z Velen, a jeżeli mieliśmy złe zakończenie, to nawet i wszystkie wiedźmy z Velen. I samo Velen jest już wolne. Jeżeli zaś wypuścimy ducha, ten zapewne przejmie władzę nad Velen i jedyne co się zmieni to to, że nie będzie już pań lasu, a będzie po raz kolejny pani lasu. Jedna. Jak zwykle musiałem przejść z 20 razy te dwie misje, żeby wam to wszystko pokazać. Troszeczkę to trwało, więc jeżeli doceniasz wkład włożony w te filmy, możesz zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Bo 96% osób ogląda normalnie te materiały, nie wiem dlaczego nie subskrybuję tego kanału, normalnie oglądają, a nie mogą kliknąć wielkiego czerwonego przycisku subskrypcji, zaraz mnie rozniesie. Wpaść na Discorda, można też. I można też tam popisać na temat Wiedźmina. I nie tylko, i jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to koniecznie możecie zajrzeć na Twitcha. Tam w przyszłości na bank będziemy robić streamy. A my, no, widzimy się w następnym. Do zobaczenia.